Klimat w Arbergu, małej nadmorskiej miejscowości Szwecji, może przypominać uzdrowiskową atmosferę rodzinnego Rymanowa Zdroju, bo to także znany w Szwecji kurort. Zamiast pałacu nad miastem góruje stara warownia, którą wybudował w XII wieku hrabia Jakob Nielsen. I na tych faktach kończą się podobieństwa, dla których hrabia Jan Potocki wybrał 40 lat temu szwedzki Varberg jako miejsce zamieszkania. Że nie wrócą ni nocą, ni daleko po drugiej stronie Bałtyku został olbrzymi majątek, o który dopiero 20 lat temu można było się upomnieć. A jest o co walczyć. Rodzice Potockiego zarządzali olbrzymimi posiadłościami, na które składało się uzdrowisko Rymanów Zdrój. Dzisiaj nie sposób obliczyć wartość majątku. Z pewnością to kilkadziesiąt milionów złotych. Gmina mi proponowała poprzednim razem, jak byłem, parę lat temu, dom tylko, bo gmina miała tylko dom. Historia życia Jana Potockiego jest tak barwna, że przygody Indiana Jones to ledwie blade wymyślone opowieści. Przed wojną hrabia mieszkał w Wilanowie, gdzie w wolnych chwilach od rozrywek towarzyszył marszałkowi Piłsudskiemu w polowaniach. W czasie wojny brał udział w obronie Lwowa, później wrócił na ziemię polskie i aresztowany przez gestapo cudem uniknął wykonania wyroku śmierci. Niemniej barwne były jego losy powojenne. Był dyrektorem PGR-u, prowadził składnicę złomu, restaurację, hodowlę nutrii, firmę taksówkową, ale żadne zajęcie nie trwało długo. Byłem zawsze politycznie na prawo, ultra na prawo powiedzmy. W 1966 Potocki otrzymał paszport i wyjechał na wycieczkę do Szwecji, której celem było zwiedzanie zamków Skanii. Ale tak naprawdę wyjazdy statkiem Mazowsze były dla większości pasażerów okazją do ucieczki z Polski. Potocki znalazł się w obozie dla uchodźców i poprosił o azyl. Podczas gdy inni uchodźcy wyjeżdżali do pracy w Wielkim Przemyśle, polski hrabia zaoferował swoje usługi królowi szwedzkiemu. Jak przyjechałem, to napisałem do króla Szwecji, że jestem na terytorium i proszę o pracę czy na zamku, czy coś tego. Lewicowy dziennik Arbieten, publikując na jego temat artykuł, tak go zatytułował: z polskiego dworu na jarmark polski hrabia sprzedaje bibeloty. Bo Potocki jest postacią znaną w Arbergu. Przez wiele lat prowadził jedną z największych hal z antykami i używanymi rzeczami. Nie bez przesady przez lokalną społeczność nazywany był hrabią komercji. Prasę miałem dobrą. Zdjęcia najróżniejsze, nie wiem, 30 zdjęć chyba w prasie. Na przykład jak się kąpię, jak się opalam, jak biorę borowinę. Polski hrabia w borowinach? Jak widać w Szwecji wszystko jest możliwe.